17.38, popołudnie wnet, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, po mojej prawicy Jan Gromnicki, a po kolejnej prawicy nasz kolejny gość, pan Jarosław Urbaniak, poseł Prawa Platformy Obywatelskiej, przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą mówiliśmy o zmianach w Platformie Obywatelskiej. Borys Budka został oficjalnie ogłoszony przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Tutaj sobie pan zażartował, że trzeba wygooglować, kto to jest, no to już wiemy, kto to jest. Nie, no to żarcik żarcikiem, no to jest, to był mój kandydat i wygrał, więc ja jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj żadna sensacja, jakby dzisiaj Komisja Wyborcza oficjalnie to stwierdziła. Wynik był tak dobry, że no, było jasne już w sobotę wieczorem, kto te wybory wewnętrzne wygrał. 79% przy 5 na liście, a tak naprawdę 4 kandydatach, no to jest bardzo dobry wynik. I duży ma. Ja bym nie nazywał to deklasacją. To jest, dostał od członków Platformy Obywatelskiej porządny mandat do tego, żeby Platformą zarządzać i żeby wprowadzać w Platformie Obywatelskiej zmiany, które w kampanii wewnętrznej obiecywał. No właśnie, przed chwilą Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, powiedział, że to nic nie zmieni jego zdaniem, że już nic nie uratuje Platformy Obywatelskiej. To jest cytat. No i świetnie, no, z tych środowisk słyszymy o naszej śmierci już od kilku ładnych lat, jak nie kilkunastu, żyjemy. To, cytując klasyka, że informacje o naszej śmierci są dużo przedwczesne. Nowy szef, więc nowe będą zmiany. Jakich reform pan się spodziewa w Platformie? Co mogłoby pomóc tej frakcji? Panowie mi tu zrobiliście drobną krzywdę, cytując żarcik sprzed wejścia na antenę. Ja myślę, że warto by było, żeby swój program jednak zaprezentował Borys Budka. Zaproście go, to ja mam dwie ręce i będę w tych reformach przewodniczącemu pomagał. Oczywiście, zapraszamy panie prezesie w przyszłym tygodniu jak najbardziej. Postaramy się zadzwonić, a w takim razie Grzegorz Schetyna odchodzi, nie odchodzi, zostaje. No ale myślę, że to wokół zjawiska, które jest naturalne, robi się chyba zbyt wiele hałasu. Znaczy, przyszedł czas wyborów wewnętrznych, wystartowało początkowo 6 kandydatów. Grzegorz Schetyna nie wystartował. Jest byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bardzo sprawnym politykiem. Ja wiem, to jest zawsze taki kłopot, że jeżeli ja z Platformy mówię o Grzegorzu Schetynie, że jest dobry, sprawny i tak dalej, wygląda mniej wiarygodnie, gdy przypomnę pochwały co do umiejętności Grzegorza Schetyny, bum, autorytetu dla wyborców PiSu z pewnością Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, z pewnością nie jest to kiepski polityk. W Platformie zostaje, u nas nie ma żadnej rewolucji, buntu, rozłamu, więc stosunki między obecnym, starym i nowym przewodniczącym są bardzo dobre. Tutaj nikt nie widział nigdy jakichś poważnych konfliktów. Myślę, że to się dobrze poukłada i z pewnością miejsce dla mądrości, wiedzy i umiejętności Grzegorza Schetyny w Platformie jest miejsce na to. Grzegorz Schetyna powiedział, że wyciągnął Platformę Obywatelską z dołka. Prawda, żli to. Że tak powiem, to są fakty, to jest, trudno komentować fakty. Rzeczywiście Grzegorz Schetyna został przewodniczącym w momencie, kiedy poparcie dla Platformy Obywatelskiej było bardzo złe. Byliśmy takim dyżurnym kozłem ofiarnym do bicia te 4 lata temu. Rzeczywiście było to trudne. To wszystkie zarazy świata, to my byliśmy tego powodem. Czasy minęły, pewnie jakby koronawirus wybuchł 4 lata temu, też Platforma Obywatelska byłaby winna za to, co się w Chinach dzieje. Ale po co zmieniać prezesa, skoro był taki dobry? No, my jesteśmy demokratyczni, to jest po pierwsze. Ale większość chciała, 74% pan powiedział, tak? 79%, niecałe, 78% z kawałkiem. Tak. Czyli może być lepszy? Nie, spisał? Ale to trochę się nie zrozumiał. Grzegorz Schetyna nie wystartował w tych wyborach. Tak, trudno w tej chwili mówić, tak, że Borys Budka jest lepszy od Grzegorza Schetyny, bo Grzegorz Schetyna z Borysem Budką szabel nie skrzyżował. Tak? Borys Budka skrzyżował szable z Tomkiem Siemoniakiem, z Joanną Muchą, która w ostatniej chwili się wycofała i go poparła. Tak? Bartłomiejem Sienkiewiczem,
tu była konkurencja. Natomiast no, nie z Grzegorzem Schetyną. To jest u nas statut partii zobowiązuje nas do wyborów władz, co w pewnym czasie. Oczywiście mamy tam widełki, że można to zrobić od do, jak to przyzwoitych statutach partii jest i w państwie. No, nie czekamy na decyzję pani marszałek Sejmu, kiedy dokładnie będą wybory prezydenckie. Tak, wiemy, że w tym roku, że mniej więcej w maju, ale to ktoś o tym decyduje. Tak samo u nas. Przyszedł czas, rozpoczęły się wybory wewnętrzne, była kampania wewnętrzna, wystartował kto chciał, szczerze powiedziawszy, sam jako członek Platformy byłem pod wrażeniem, gdy się okazało, że aż 6 kandydatów jest. Przed chwilą naszym gościem był Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji i tam też zastosowano taki oryginalny wybieg, bo na kandydata na prezydenta też głosowano wewnętrznie. Tutaj wiemy, że Małgorzata Kidawa-Błońska. No u nas też, też były prawybory wewnętrzne. Zresztą nie pierwszy raz. Wcześniej też tak bywało, że były prawybory i wybieraliśmy kandydata na prezydenta. I głosowali członkowie partii. Bo tutaj w Konfederacji mógł zagłosować każdy, kto opłacił bodajże 30 zł wpisowego. Co pan myśli o takim pomyśle w takim razie? Znaczy, warto śledzić politykę w innych krajach. Bo kolegom z Konfederacji przypomniałbym wybór ostatniego szefa Partii Pracy w Anglii, gdzie też Partia Pracy oprócz członków dopuściła sympatyków za drobną opłatą, nie pamiętam ile to funtów należało wpłacić, żeby mieć prawo. No i złośliwi wpłacili kilka i wybrali lejburzystą człowieka o najbardziej skrajnych poglądach. No on co prawda jak został szefem, jak to czasami w historii bywa, trochę wyłagodniał, ale nadal to było jednak skrajne skrzydło lejburzystowskie w Anglii. Więc to nie jest dobry pomysł. No, to jest uroki demokracji. To nie jest urok demokracji. To nie jest urok demokracji. Jeżeli my się organizujemy w jakiejś grupie, to szefa powinniśmy wybierać sobie sami. Jeżeli się zorganizowaliśmy jako naród w Rzeczypospolitej Polskiej, to wybieramy się sami. A nie, że który Szwed wpłaci trochę euro albo Włoch, to będzie mógł głosować na prezydenta Rzeczypospolitej. Nie, to jest, myślę, to rozszerzanie nie jest dobre na żadnym poziomie, a jego absurd właśnie widać, gdy zaczniemy mówić o wyborach już politycznych do parlamentu, na prezydenta kraju i tak dalej. Czy praworządność też powinniśmy rozwiązać sami? Mam wrażenie, że praworządność rozwiązuje, jak to pan kolokwialnie powiedział, PiS sam w Polsce, co się nie podoba i opozycji w Polsce, ale także naszym partnerom w Unii Europejskiej i nie tylko, bo tym, co się dzieje w naszym sądownictwie, są także zainteresowani i protestują przeciwko temu ludzie spoza Unii Europejskiej. To znaczy, właściwie ludzie, to jest za mało powiedziane, tak? No, kongres, różne organizacje prawne w Stanach Zjednoczonych, no to mamy praktycznie komplet partnerów Polski na świecie. No tak, ale rząd został przecież wybrany przez obywateli, wprowadza zmiany. Pan mówi, że trzeba wysłuchiwać głosów z zagranicy. Nie mówię. Powoli. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jak ktoś mówi, że Komisja Europejska ma problem z kierunkiem zmian w polskim sądownictwie i uważa, że to jest niszczenie praworządności, to ja chcę przypomnieć, że w tej Komisji Europejskiej to my mamy taki sam udział jak każdy inny. To także polski komisarz in gremio jest pod tym podpisany. I wstępując do Unii Europejskiej, na coś się umówiliśmy. Co więcej, ja mam wrażenie, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, tylko naszego członkostwa w cywilizacji zachodniej. Znaczy, ja jestem taki duży już chłopiec i stary, że ja pamiętam czasy PRL-u, dobrze czasy PRL-u i mnie bardzo zależało wtedy przed 89 rokiem, żeby się przerzucić przez ten mur berliński, czyli z cywilizacji wschodniej, przerzucić się do cywilizacji zachodniej, do której czuję się przywiązany. A kwestia praworządności, niezależności wymiaru sprawiedliwości dla mnie jest jedną z podstawowych. Znaczy,
ja chciałbym przypomnieć, że artykuł 2 Konstytucji, o którym pewnie jak Konstytucja była, bo tych problemów nie było, jak był formułowany, to definiuje Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne. Czyli tu są dwa przymiotniki, a nie jeden. Nie można mówić tylko o demokratyczności, bo każde normalne społeczeństwo jest oparte także o to, że muszą być jakieś reguły i te reguły są sformułowane, okej, demokratycznie wybieramy władzę, władze demokratycznie wybrane bezpośrednio wybierają pośrednio ludzi, ale musimy mieć jeszcze stabilność w postaci prawa i niezależności sądów, które pozwolą nasze spory jako narodu rozstrzygać. No właśnie, przywrócenie zaufania pomiędzy Warszawą a Brukselą. Z takim zadaniem przyjechała wczoraj do Polski Wera Jurkowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i czeska komisarz odpowiedzialna za praworządność. No to jak pan skomentuje tę wizytę? No to jest jakby jako obywatel Polski no, czuję się zaniepokojony, bo mam wrażenie, że to jest taka wizyta ostatniej szansy po tym, co się dzieje. W tej chwili mamy sytuację, że ustawa tak zwana kagańcowa czeka na podpis prezydenta, a w stosunku do niej no grono jakby przeciwników tej ustawy się mocno powiększa. Ja dostałem na przykład list z Klubu Inteligencji Katolickiej Warszawskiej, z taką normalną lobbystyczną prośbą, że podano argumenty, niezgodność ze społeczną nauką Kościoła, żebym nie głosował za tą ustawą. No to jest, głos jest jednoznaczny. No, w męskim gronie możemy sobie powiedzieć, jest takie stare, mądre przysłowie, że jak trzecia osoba ci mówi, że jesteś pijany, a ty jesteś pewny, że od 2 dni nie wziąłeś alkoholu do ust, to lepiej się połóż i się prześpi, niż kolejny raz tłumacz, że nic nie piłeś. No nam cała Europa, cały świat, bo kiedyś było mowa tylko, że Unia Europejska, ale organizacje sędziowskie, prawników, adwokatów, Kongres Stanów Zjednoczonych, wszyscy mówią rządowi PiS, zaczekajcie. To nie tędy droga, to znaczy nie róbcie tych zmian. Znaczy nie ma takiej sytuacji. W innych zachodnich państwach nie ma tego typu zmian? Nie ma tego typu... No nie ma tego typu zmian. No, jakby istotą praworządności w cywilizacji zachodniej, i to jest ta jedna z podstawowych różnic między Wschodem a Zachodem, jest to, że sądownictwo jest niezależne od władzy wykonawczej. Tak jest we Francji. Tak. Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest we Włoszech, w Portugalii. Możemy wymieniać tych krajów jest sporo. A zależność wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej, od rządu, to my już trenowaliśmy w Polsce. No to było w PRL-u. No to skrajny przypadek. Ja mówię, to się kończy tym, że sędzia Kryże skazuje rotmistrza Pileckiego na karę śmierci. No to byli wtedy w PRL-u sędziowie, którzy byli zależni od władzy wykonawczej. I to pierwsze zagrożenie, jakie ja widzę w tej sprawie, to jest, bo wszyscy zawsze mówią, a jak trafisz do sądu z sąsiadem, który jest, a właśnie w tej partii, co będzie akurat rządziła. Nie, to ludzie trafiają do sądu, bo Urząd Skarbowy twierdzi, że powinni zapłacić wyższe podatki, a doradca podatkowy mówi, że nieprawda. Ludzie trafiają do sądu, bo uważają, że mają źle naliczoną emeryturę, a powinni mieć wyższą. No w momencie, kiedy sądy będą zależne od władzy wykonawczej, to wiadomo, w takich sprawach obywatel kontra rząd czy kontra administracja jakakolwiek, przegrywa natychmiast. I to jest pierwsze zagrożenie. No i tak nie może być. A tak było, no. Ten temat się przewija i pewnie się będzie jeszcze przewijał długo. Ta batalia szybko się nie skończy. Tymczasem chciałem pana jeszcze zapytać o taką specyficzną komisję. Zerwij z plastikiem. To nie jest komisja. To jest chodzi zespół o parlamentarny zespół. Tak, zespół parlamentarny. No specyficzny jak specyficzny. No jestem jej członkiem, tak. To mógłby pan powiedzieć o pracach? Na czym polegają? No wie pan, ja jestem... To może zacznę od anegdoty. Jak rzeczywiście opiszę dziennikarkę bez imienia, nazwiska, wyraźnie proekologiczna, rozmawia z jakimś profesorem, z szpecem od ekologii, od opakowań. Rozmowa się kończy i pan profesor mówi na końcu, że tak najbardziej ekologicznym sposobem dystrybucji napojów jest butelka zwrotna, szklana butelka zwrotna. Co pani...
która ma intencje proekologiczne, mówi, ja sobie nie umiem wyobrazić tych marketów, gdzie zwracane są butelki. Ja jestem w takim wieku, że pamiętam, że można kupować warzywa bez plastiku. Ja jestem kimś takim, który pamięta, że każdy napój że można było zakupić każdy napój w butelce zwrotnej i to nikogo nie bolało, a jednak tego plastiku nie produkowaliśmy. Naprawdę można żyć bez plastiku, a plastik nam zagraża. I ja jestem konserwatystą w tym bardzo podstawowym względzie, czyli że zmiany wprowadzamy krok po kroku. I naprawdę likwidacja woreczków foliowych, toreb w marketach jakoś przeszła i nikt z tego powodu mocno nie cierpi. Jak kilka lat temu zacząłem chodzić z płócienną siatką u siebie w mieście i ładować marchewkę nie w foliową torbę, a później dopiero do koszyka, tylko wszystko tak jak kiedyś do worka i pani daje 4 marchewki i ona bez torebki kładzie to na wadze i może zważyć. To te kilka lat temu miała duże oczy, a teraz widzę, że jest kilka osób przede mną i za mną, którzy to potrafią robić. A plastikowe butelki, bo chyba one są tu największym problemem, przy czym globalne koncerny duże, które produkują napoje, no nie chcą odchodzić od plastiku, bo im się to zwyczajnie nie opłaca. Droższy transport. Rachunek ciągniony, jak to mówią ekonomiści, mam wrażenie, że w kwestiach takich właśnie powolnych zmian ekologicznych jest dobry. To znaczy pilnowanie tego, że plastiku było coraz mniej, a żebyśmy rzeczywiście wrócili do opakowań, które są zdrowe. Suma summarum dla całej ekonomii, tak, gospodarki jako całości, jak mówią anglojęzyczni, jest pozytywne. Znaczy, to będziemy ciut więcej płacić. Że to jest wygodne, było widać w latach 90., jak markety zmuszały klientów do tego, żeby rezygnowali z butelek zwrotnych, kiedy właśnie był ten proces w drugą stronę. Mówi pan ciut więcej płacić, no ale przecież jak butelka jest cięższa, to i transport też jest większy, jest więcej spalania, więc wydzielamy więcej CO2 do atmosfery, no to gdzie tu ekologia? Nie, wie pan, ekologia jednak, to w naszych organizmach jest jednak sporo plastiku. No to, co jest przerażające, to jest to, że z badań wynika, że, nie wiem, na antenie, to, że w naszych organizmach mamy plastik i go wydalamy, mikroplastik. I to nie jest taki, że otwierając jakieś jedzenie zapakowane w plastik, coś nam się tam omsknęło i zjedliśmy kawałek folii, tylko on jest w jedzeniu, on jest w mięsie, jest w ryby, mają bardzo dużo, pływają. Plamy plastiku na Pacyfiku w szczególności są ogromne. No, naprodukowaliśmy tego w ostatnich kilkudziesięciu latach. No to najwyższa pora, żeby, jak już teraz wiemy, że to szkodzi w drugą stronę, konsekwentnie krok po kroku. I tutaj postawimy kropkę za tą szklaną butelką. Oczywiście stawiamy kropkę, czy za plastikową. No, pan jest też proekolog, chociaż plastik, ale wielokrotnego użytku. Tak, wielokrotnie używam. To jest oczywiście moja butelka na wodę, jak tutaj słychać. A używamy normalnie w redakcji szkła. Tymczasem dziękuję serdecznie. Naszym państwa gościem był Jarosław Urbaniak, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I czas na Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.